Dzień dobry, Magdalena Cieślińska. W dzisiejszych informacjach kolejne dofinansowanie trafi do powiatu płockiego i regionu, potańcówki na płockiej Starówce, a na koniec wakacyjna oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płocku. Ponad 5 milionów złotych dla powiatu płockiego. Samorząd województwa mazowieckiego udzielił wsparcia finansowego powiatowi płockiemu oraz okolicznym gminom. Jest kolejne dofinansowanie, tym razem to ponad 5 milionów złotych, który trafi do powiatu płockiego oraz do ościennych gmin. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na obiekty sportowe, oświatowe, inwestycje drogowe czy renowacje zabytków. To kolejne wsparcie, które trafi do regionu ze środków województwa mazowieckiego. Powiat płocki jest jednym z podstawowych beneficjentów wszystkich środków, jakie są możliwe do pozyskania i zawsze możemy na to wsparcie liczyć, ale mówiąc też pojęcie powiat płocki, mam na myśli samorządy gminne, które korzystają z pieniędzy i różnego rodzaju inne podmioty, do których możemy zaliczyć parafie, organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne. Tych pieniędzy jest bardzo dużo, które trafiają tutaj w region. Duża część dofinansowania zostanie przeznaczona na przebudowę dróg. To m.in. za te środki zrealizowana zostanie inwestycja Nowa Góra, Gralewo. Duża część dofinansowania trafi też do gminy Bielsk, również na przebudowę ulicy. Jak przekonywał Tomasz Kominek, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, takie dofinansowania jak te przekazane w lipcu pozwalają na rozwój regionu. Powiat płocki najbardziej był aktywny, jeżeli chodzi o te programy pomocowe, bo już widać, że ponad 5 milionów tak naprawdę finansów spłynęło na cały powiat płocki. Chciałbym powiedzieć, panie starosto, szanowni państwo, że za chwilę, bo gdzieś w połowie lipca, będziemy mogli spokojnie zorganizować drugą taką konferencję prasową, bo będzie znowu dużo dobrego tak naprawdę dla całego subregionu północnego Mazowsza, w tym wyjątkowo dużo dobrodziejstwa będzie dla powiatu płockiego. Ponieważ jutro jest piątek i jutro będzie ostatnia sesja przed wakacjami, tak zwanymi sesja samorządu województwa, na której kolejne programy wsparcia będą tak naprawdę zaakceptowane przez Sejmik i będziemy mogli otwarcie mówić o kolejnym wsparciu, które popłynie z samorządu województwa. W ramach dofinansowania pieniądze trafią także na inwestycje sportowe. To już mała tradycja. Na rynku Starego Miasta ponownie w okresie wakacji zorganizowana zostanie potańcówka dla płoczan i turystów odwiedzających miasto. Będzie muzyka na żywo i mnóstwo okazji do tego, by dać się ponieść melodii. Mowa o cyklicznej imprezie plenerowej, którą na Starym Rynku organizuje Agencja Rewitalizacji Starówki. Już po raz kolejny, w każdy wakacyjny piątek przed małą sceną na Starówce odbędzie się potańcówka. Na potańcówkę na Starówce zapraszamy w każdy piątek. Zaczynamy od godziny 20. Czekamy na małej scenie, zespół na żywo, zabawa co najmniej do godziny 23. Bawimy się przy, tak jak wspomniałem, dźwiękach na żywo. Można skorzystać z letnich ogródków. Przez ostatnie 4 lata nie zawiodła nas pogoda. Mamy nadzieję, że również i w tym sezonie będzie równie fantastycznie. I pogoda nie stoi tu na przeszkodzie. Jak wspomniał w rozmowie z nami prezes ARS-u, kiedyś potańcówka odbyła się w deszczu i nikt nie narzekał. Zapraszam na Stary Rynek i zapraszam do odwiedzania fanpage'a Starówka Płock i strony Tumska Nowa, gdzie informujemy na bieżąco o godzinach, o blokach, bo w tym roku troszkę zmieniliśmy formułę. To będzie tematycznie. Każdy piątek będzie troszeczkę pod innym kątem. I my zapraszamy do zapoznania się z informacjami i do tańczenia na Starówce w każdy wakacyjny piątek. Wakacje rozpoczęte. Można je spędzić poza granicami Polski, nad polskim morzem, w górach. Można też z powodzeniem spędzać je w mieście. Ofertę wakacyjną dla dzieci przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Aktywności, które można robić w mieście, jest całkiem sporo. Czas wolny od pracy i szkoły można na przykład spędzić na sportowo. Tak naprawdę przede wszystkim od początku wakacji, czyli z końcem roku szkolnego 19 czerwca, wszedł w życie, można tak powiedzieć, ponownie bilet wakacyjny, który zawsze mamy co roku. Jest to połowa biletu ulgowego dla dzieci i młodzieży uczącej się do 25 roku życia,
które okażą legitymację szkolną lub studencką na naszych pływalniach, bo zaznaczamy, że to jest tylko na pływalnie. Dodatkowo tak naprawdę cały czas działa przecież ścianka wspinaczkowa, która jest za darmo, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy. Ścianka jest aktywna całym rokiem, tak samo w wakacje. Co więcej, dodatkowo zostało otwarte kąpielisko Sobótka, jak co roku. Miejscem, które zawsze cieszy się największą popularnością w wakacje, jest właśnie Sobótka. Tam z całą pewnością będzie co robić. Między innymi mamy na przykład darmowe Wi-Fi, z którego możemy tam korzystać, można wziąć ze sobą tablet, telefon, laptop, cokolwiek, poleżeć sobie. Tym bardziej, że mamy też wypożyczalnię sprzętu wypoczynkowego, sportowego oraz wodnego, czyli możemy skorzystać z kajaków, z rowerów wodnych, z leżaków, a także na przykład ze sprzętu do badmintona, piłki siatkowej. Są przecież w sąsiedztwie też 4 boiska, mamy pomost, zjeżdżalnia na kondę, no naprawdę tam jest szereg atrakcji. Pełna oferta wakacyjna Mosiru dostępna jest na stronie internetowej mosirplock.pl. Dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.